Ile? Panu, tak przynajmniej zauważyłem, że... Że mam zły wpływ na pana. Emocjonalny na przykład. Ja tego nie czuję. To inni mówią. Oceniając moje zachowanie, postępowanie, że to pana wpływ, pana siła powoduje, nie? Ale jaka siła? A skąd ja mam wiedzieć? Może szatańska, może boska. Nie wiem. Szatańska. Jakaś siła. Mi się wydaje, że człowiek... No tak szczerze. Robisz pan jakieś czary na mnie, czy nie? No, weź pan przestań. No, to nie ma nic wspólnego z żadnymi czarami. Chociaż powiem panu, że... przez te 11 lat jest taki czas, że... nie ma dnia chyba, który nie pomyślał. Ale można na osobowość człowieka wpłynąć, mówiąc mu pewne rzeczy, mając autorytet, no, ale, co się robi, to... Ale właśnie w tym fakt, że pan sobie nigdy nie chce na swój prywatny temat nic powiedzieć. A skąd pan wie, jak ja to przyjmuję? Ale ja na temat pana spraw nigdy nic nie mówię. Mówi pan. Co? Między wierszami. Bo pan stara się czytać coś ile pan może. Tak, to pan to wykorzystuje. No, ale ja już się z tym pogodziłem. Pan Jaskowski próbował wielokrotnie zrobić mi wizję. Próbował zabrać jakąś rzecz moją, żeby pomyśleć nad nią. Kiedyś udało mu się dotknąć mojej saszetki i na jej bazie właśnie powiedział, że będę żegnał kolegę w najbliższych dniach. Kolegę z pracy. Troszeczkę mi to nie pasowało, bo nikt z nas nie wybierał się na emeryturę, nie opuszczał zakładu, ale można powiedzieć, że wizja jego potwierdziła się, bowiem na drugi dzień tragicznie zginął kolega, policjant z naszej komendy i uczestnicząc w pogrzebie w jego ostatniej drodze właśnie żegnałem go. Tomasz. Proszę zaznaczyć, zawsze tak robię, że mogę się mylić. Zaznaczam, że mogę się mylić. Nie każda moja wizja się potwierdza. Pod spodem proszę napisać wizja i od dolnej linijki zaczynamy. Wizje się zaczęły właściwie od 89 roku. Ja nieraz żartuję, że to od czasu przemian politycznych. Wielokrotnie pytałem, jak wyglądają te wizje. Jak on je czuje? No on nie umie tego powiedzieć. On po prostu wie. W zasadzie zapomniałem i nagle sobie przypomniałem. Halo? Halo? Dzień dobry, Janusz Wielicki. To małą chwilkę. To sobie już małą chwileczkę. Dobrze, dziękuję. Kurca 96 roku zaginęli moi rodzice. Wyszli z domu, pojechali na działkę i już nie wrócili. No podejrzewam, że stała im się krzywda, natomiast no, nie możemy odnaleźć ciał. Myślę, że pan Jaskowski nam jednak pomoże. Wykonanie wizji jest taka, że ja biorę przedmiot, imię, datę zaginięcia, wiek człowieka i do widzenia. To jest jakby nasza ostatnia desperacja. Ludzie... Słysząc słowo Cnowic, uważają, że albo to jest kompletny blagier, albo to jest facet, który się kompletnie nie myli. To jest bezdyskusyjnie facet, dobra, tutaj powie, jest i koniec. Nikt nie wie, że jasnowidzenie to jest tak, jakby ktoś mi kazał za każdym razem przytknąć rękę do pajęczyny, ale tak delikatnie, żebym ją dotknął, ale zarazem nie uszkodził ani jednego przęsła. Nie, dotykam. Odkładam i jest wszystko tak, jak było. To jest coś tak delikatnego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Powinniśmy przekazać i zostawić panu Jackowskiemu te materiały do wizji. Imię rodziców? Władysław Ilongina. Miejscowości, jakie zaginęli? Warszawie. Proszę podać. Tylko tak, tutaj są zdjęcia i pan Jaskowski prosił jeszcze o różne takie przedmioty dotyczące, tak. To tu są zdjęcia różne. I jeszcze jest taki pamiętnik, który tata pisał. Dobrze. I jeszcze chciałabym taką osobistą rzecz, tak jak prosił, żeby dać jeszcze tą osobistą rzecz. Może już nie powiem. A tu są jakieś notatki i taką. Ja może to tak, proszę. Jak się podchodzi do wizji, kto kogo zabił, dlaczego?
taki sposób trzeba podejść do człowieka, że nie pytać go. Myślowo, telepatycznie. A starać się rozumieć coś, zrozumieć tylko scenerię wokół tego. Bo dla niego już nie jest istotne, że ktoś go zabił. Wykonać wizję, a robię to tak. Często, nie wiem dlaczego, ale wącham. Muszę się nawąchać tego zapachu człowieka. Wącham. Potem, to jest rzecz najważniejsza, przykładam to blisko czoła. I wciągam. Wciągam coś czołem. Ja podchodząc do wizji każdej jednej, boję się tego, że akurat no, córka rękawiczka, co ona mi może powiedzieć? No, co to jest? Czy to jest logiczne, że ja to trzymam, że ja mam, że ja z tego będę robił wizję? Przecież to jest i dla mnie nielogiczne. Co może mi ta rękawiczka powiedzieć o człowieku? No były to nieraz szokujące wiadomości, że on potrafi, powiedzmy, określić teren, no teren naprawdę jakiś zapomniany, gdzie rzadko kto przebywa i on na pewno by tam nie mógł być, bo i po co? I określał i tam znajdowano, powiedzmy, porzucone ciała ludzi zaginionych. I po tym, co zrobię, ja chodzę po domu. Ja sobie nieraz z dzieciakami swoimi rozmawiam. Ja nawet nieraz pstrykam telewizor. Tylko ja się nie rysuję, co w tym telewizorze jest. Tylko trzeba coś robić. I nie wolno żądać od siebie, żeby tak, to, o, to on taki, to on tutaj, aha, facet tak zaginął, to on chyba nie żyje. To jest broń, Panie Boże. Pomyśleć coś, zasugerować sobie. Najgorszym wrogiem wizji jest logika. Po prostu jałowo czekać i nic nie myśleć, nie interesuje mnie to. Zlekceważyć tego kogoś, tą sprawę, lekceważyć ją. I w pewnym momencie przyjdzie przebłysk. Jeden moment. Jedno poczucie tego, i w tym momencie, jakby ma już się zrozumienie całego sensu. Dzień dobry, panie, skróciliśmy. Dzień dobry, bo to tak... Przepraszam za to spóźnienie. Nie tak łatwo trafić. Nam źle pokierowano tam po drodze. Ja wejdę, pokażę. Czyli tutaj ci państwo tutaj żyli, jak to się mówi, od rana do wieczora. Od 8 do 20. Odpoczywali, kopiąc ogródek. Dlatego ja bym chciał tu wykonać sam. W tej chwili wizję. To znaczy, nie muszę być sam. Dobrze. Mi nie przeszkadzacie państwo. Tylko jeszcze bym prosił, gdyby ten pan co ze mną przyjechał, też wszedł. Mm-hmm. I ja bym chciał tutaj to wykonać. Tak. I teraz proszę, pytanie, gdyby pan była stara. Tu ten zeszyt. Żebym ja mógł pisać? Tu. No to właśnie ten zeszyt do wykorzystania. Aha, może pan sobie powyrywać. Proszę mi tylko powiedzieć tak, datę jeszcze raz. Pan ja sobie siądę na tym krześle. Dobrze. A spokojnie. Dobra, proszę mi podać datę, dokładną datę zaginięcia. Ja tylko tam przesunę, może to wydarzy. Znaczy może imiona rodziców. Jeszcze raz to wszystko zapiszę. Wizji się odbiera energię zdarzenia. Lęku. Ja jestem... Ja nie wiem, uważam, że we mnie jest kupę śmieci ludzkich tragedii. Mnie się wydaje, że gdziekolwiek kto idzie, to już jest zabójca. Że idzie samochód, to już nie daj Boże chcą mnie zabić. Ja tego boję. Może on się nawet sam siebie boi. Jeżeli nie wie, co to jest i skąd to jest, ja bym się bał. Czy pan uważa mnie za człowieka odważnego? Nie. Kurz do kwadratu. No jak odważnego? Odważnego w tym, co robi. No tak. Przebijasz pan pewne zasłony dalej. Wiele osób pana pokroju powinno się bać. Bardzo tego, co robi. A pan pomimo tego strachu idziesz pan dalej. Czyli pokonuje pan ten strach i to jest ta odwaga. Nie wiem, czy to się skończy. Dobrze czy źle. Mnie najgorzej dobija niepewność. Niepewność. Mi się wydaje, że w ogóle całym motorem w tym jasnowidzeniu jest to, że człowiek sam w siebie nie wierzy, ale z drugiej strony wierzyć w siebie czymś, czego się do końca nie rozumie, to powoduje w człowieku furtkę donikąd. Ja każdego
klienta, który przyjdzie do mnie, się boję. Ja nie wiem, czemu powiem prawdę. I to jest największa patologia. Nerwy. I ja się parę razy złapałem na czymś. Oglądam telewizor, wiadomo. Pierwszego dnia, w miejscu takim znaleziono zwłoki. Poszukiwałem go od 2 tygodni, nie wiem, czy ja. Elo! Kurczę, wreszcie się znalazł. Jest, nie żyje, miałem rację. To jest brutalne. Ja parę razy się na tym złapałem. Ale to nie, że jestem złym człowiekiem. To nie, że ja się cieszę do śmierci. To tak głęboko bałem się, bo powiedziałem tym ludziom, że on nie żyje. Gdyby on wrócił żywy, ci ludzie nie żyją, są zakopani. Ale miejsce jest bardzo dziwne, ludzie są zakopani. To wyraźnie wyszło, ja tu nawet zapisałem ostatni moment. Dużo drutów pogiętych, porzewiałych. Tak jakby gruby, stalowy drut, ale pogięty, porzewiał, nieregularnie pogięty. Ten drut jest cholernym symbolem miejsca, w którym są zwłoki. I tu ze spokojnie jedzie. Czekamy w tym drutie. A, i tu są lasy też? Bo wracaj pan! Wracaj pan! Jak wracaj? Kurde, wracaj pan i jedźmy. Bo tu sam widzę. Wracaj pan, jedźmy tam. Jest może pierwszy element. I to może mieć sens. Ach, kombinuję pana w końcu od góry. Wiecie to. Jedź pan i zobaczysz pan. Od szosy. Od szosy. I zobacz pan. Jak mówię, jest równo. Ja tu mam to narysowane. I zaczyna się taka skarpka. 200 metrów od tej skarpy, przy drodze, powinno być wejście w las. Jest to wejście mniej więcej 30 metrów, dlatego nie tam, wejść, a tu, nie? Wejdzie i zobaczę z nimi. Ponieważ ja to, co robiłem w domu, to kojarzyłem las do 1000 metrów od domu i że, a jedyny las jest ten, i właśnie ta konfiguracja, którą tu mam narysowaną właśnie, że stawa, że 30 metrów od skarpy wejście w las, że staw powinien być nieduży, wąski, ale trochę głęboki, może mieć 2-3 metry głębokości w niektórych miejscach. Niedaleko tego stawu należy szukać zwłok tych ludzi, którzy są zakopanych. To mi wyszło w domu. Natomiast u tych państwa, w tym pomieszczeniu teraz, doznałem dziwnego odczucia, które nie jest adekwatny z tym, co zrobiłem w domu. Mianowicie, siedząc przy wizji, wyszła mi rzecz ważna. Pogięty drut porzewiały stary. I że to jest bardzo blisko. Ten drut powinien być w obrębie nawet i posesji. Ale żeby w tamto wierzyć, co ja mówię, musiałem teraz sprawdzić to, co mi wyszło w domu. Wie pan, co mnie dziwi? Na przykład często prasa podaje, na przykład gdzieś tam zwłoki znalazł lub wyjaśniłem jakąś sprawę. Prasa powie, no wiesz, wyjaśnił coś do mnie. Ja tak myślę, to tak spowszedniało w tym moim przypadku do tego, że wyjaśnił sprawę i koniec na tym tematu. Trafne w wielu przypadkach 100% wizję. I to jest normalny problem w tej chwili. To tak samo. Jakbyśmy uznali taką rzecz. Ogólnie UFO nie ma. Nikt z martwych nie lata, nie obserwuje nas. Ale człuchowie, koło tam jakiegoś jeziora sobie, raz w roku na dożynki ląduje UFO. Znaleźliśmy skarpę, tak jak ja to wszystko sobie wyobrażałem. Z tym, że poszliśmy w górę tego miejsca, tam gdzie ja, czyli tak, miałem skręcić 30 metrów za skarpą w taką drogę podnolekną i jest taka droga. I później w prawo miałem skręcić, z tym, że tam nie powinno być kopca, a jest w tym miejscu. Nie ma też tam stawu, takiego, który ja sugerowałem. Znaję tą wizję za mylną, za nietrafną przeze mnie. Ale musiałem być, żeby ją wykluczyć. Jeśli Bóg wybaczy, jeżeli ja się mylę, ale zwłoki według mnie powinny być bardzo blisko, czyli w tym terenie.
A tu widać w okien. Zarejestrowałem twoją działalność jako Jasnowic. Tak, i zacząłem z tego żyć. Z wolnych datków ludzi, którzy przyjeżdżają do mnie w sprawę. Czy pan zna scenariusz tego? Nie znam! W ogóle. Nic nie wiem. A jak ludzie będą chcieli wizję? Na gorąco. To mogę im najwyżej rosną na gorąco zaserwować. Żeby nie było za smutno. Jak roku to powinien być. Jakiego roku? Powinien być wesoły, rzeźki, pełen optymizmu, naładowany dobrą energią. Ja pytam ze strachem, mój koniec. Przed czym? No nie, jakiś stres. Zawsze jak wjeżdżam do Warszawy, mam stres. To jest tempo życia. I naprawdę trzeba uważać. To nam się wydaje z prowincji, którzy tu przyjadą. Może fakt. I nam się wydaje, że tak tutaj biegnie do życia. Jakiej prowincji? Jakiej prowincji? A tu ludzie normalnie żyją jak my. Tu większość to jest przyjemność. A szlawiarze żyją tak jak my? Pewnie. No może nawet... No na pewno mają gorzej. Będzie się daleko, ruch, tempo. Ale jaka anonimowość ma ten. Tyle i nikt na nikogo nie zwraca uwagi. No. Wszyscy na nas patrzą, bo widzę jasnowidza. Bardziej pan, wygląda pan jak jakieś komando. Daj pan spokój. Dygnitarza wiozę. No, ja bym mógł mieszkać w takim dużym mieście. To nie mieszkaj pan. Pierwsza stacja na Centralnym, potem można spokojnie planować. Żadna Piaścikowa, nikt nic nie wie. Czemu? Bardzo wspaniała sąsiadka. Tak, a cóż wie, a jak ja żyję, że co ma kto wiedzieć? No to żyję. No. Wszystko wiedzą. Żonę, dzieci, psa. To jest moje życie. Ewentualnie bym sprzedawał, jak to wygląda. Potem mamy czas. Wiesz, no może ty byś też przy okazji o pracy nad książką tam jeszcze parę słów powiedział. Bo już to przygotowanie, ale takiego spotkania jeszcze nie było. Także... A się bardzo cieszę. Wreszcie tyle razy telefonicznie rozmawialiśmy daleko do tego daleko do Warszawy. Do Warszawy? Do Warszawy daleko. Człuchów się stał znany, dzięki panu. A poza tym on nie jest rzeczywiście daleko od tych szlaków, więc zawsze można, jadąc tam do Koszalina, troszeczkę do Koszalina, tak. Poza wszystkim, skoro wyrósł tam taki człowiek, to jest to miejsce znakomite, chociażby z tego powodu. Ja pójdę pierwszy, wobec tego. Przypuśćmy, że jeżeli wszystko to, co nas otacza, już się wydarzyło, to może być tak, że człowiek, że czas płynie równolegle. Ja jestem przekonany, że nasze życie jest już wypełnione. Ono się wypełniło. My tylko w czasie musimy zrealizować to w materii. Natomiast nasza forma bytności już dawno minęła. Jakby mógł mi pan powiedzieć, czy to w ogóle jest możliwe, przewidywanie na przykład rozwoju wydarzeń, czy moja formacja polityczna będzie funkcjonować w dalszym ciągu na scenie politycznej. Pan już się od dłuższego czasu nie godził na pewną politykę, jaką prowadzi AWS, wewnętrzną. AWS się na pewno podzieli. Czyli inaczej, to jest tak jak tort. To jest cały AWS. Jest podzielony na trzy. Mhm. To dziwne, bo pana cząstka tego tortu jest najmniejsza. Ilościowo jakby osoby policzyć, to jest najmniej w tej trzeciej. A właśnie ta trzecia, ten odłam trzeci będzie miał w następnych wyborach większe znaczenie niż te dwa odłamy. I pan właśnie będzie na wierzchu tej trzeciej części, tej ambicjonalnej, ja to nazywam. Właśnie z pana strony będzie płynęło przybliżenie się w następnych wyborach do ugrupowania Unii Wolności. Niektóre sukcesy, jak źródła są paranormalne, odczyty Krzysztofa Jackowskiego, są przy tym tak spektakularne, że stawiają go obok m.in. Gerarda
Trojseta z Holandii oraz Nancy Meyer Chetley ze Stanów Zjednoczonych w rzędzie najwybitniejszych współcześnie na świecie jasnowidzów. Przyznałem w ostatnim roku, drugiego tysiąclecia, honorową nagrodę Krzysztofowi Jackowskiemu, redaktorowi Nieznanego Świata, pragnę dać wyraz przekonaniu, że jego dokonania umożliwią lepsze zrozumienie fenomenów natury i ludzkiego poznania, które mogą i powinny być wykorzystywane dla dobra człowieka. Pan pozwoli, panie Krzysztofie. Gratuluję. Bliżej będzie wyborów, tym spośród partii kandydujących na do parlamentu. Do parlamentu, proszę, będzie pan wyżej notowany w PSL. Ale to przez sytuację, która zdarzy się jeszcze przed wyborami, która będzie nazwana awanturą. Wobec mojej osoby? Będzie to prowokacja względem pana osoby, ale przez partie też rolnicze. Pan obroni swój honor w tej prowokacji, co spowoduje, że odzyska pan, a nawet i zdobędzie elektorat. Na poziomie? Jakim ten elektorat? Nie powiem głośno, powiem panu na ucho. Chce pan? Chcę. Tylko, nie pan, bardzo ważne, bo to... Jestem tego pewny. Chcę serdecznie przeprosić publicznie osoby, które zaufały mi w przeszłości, a ja im nie pomogłem. Chociaż starałem się, tak jak każdą sprawę, wykonać uczciwie. To tyle gwoli tego, że mogę się w przyszłości potknąć, a nagroda jest bardzo godna. Trudno jest w tym, co robię, o pewnik jakikolwiek, dlatego jestem osobą niezdecydowaną, niepewną, wahającą się. Jestem z tego bardzo zadowolony, że po tylu latach znowu mogę spotkać pana Krzysztofa, bo dotychczas to współpracowaliśmy raczej telefonicznie. Sądzę, że po prostu z mojego rozeznania, które uczyniłem w ramach swoich prac badawczych nad parapsychologią, a szczególnie wykorzystaniem jasnowidzenia w pracy dochodzeniu śledczej, niewątpliwie wynika, że na dzień dzisiejszy pan Krzysztof jest numerem jeden, prawda? Tych sukcesów moim zdaniem osiągnął najwięcej. Co jest pana zegarka? Niech pan powie swoje imię. Piotr. Więc powiem, pana cieszy sytuacja, która w tej chwili się dzieje w AWS-ie. Nie ze mściwości. Panu mi odpowiadały pewne rzeczy już od dawna i w tej chwili, że coś się rusza, to pan uważa, że to jest pozytywne. Ale czeka pan w przyczółku. Tak mi to kojarzy. Niech pan powie swoim imię głośno. Piotr. Pan ma wrogów. Oni są uśpieni, bo pan im nic nie robi. Nie wchodzi pan w drogę. Nie wolno panu się teraz w tą burzę wmieszać, bo będzie pan dokładnie w samym wirze tego. I wtedy oni momentalnie ruszą na pana, jak lwy na pożarcie. Bo ta wojna, która się teraz zaczęła, ona jeszcze nie ma punktu kulminacyjnego, ona dopiero będzie miała. To zjawisko, które we mnie wystąpiło w jakiś sposób, 11 lat wstecz, ze mnie, z człowieka niewykształconego, z człowieka, który pracował wiele lat przy maszynie w Państwowym Zakładzie Pracy, zrobił osobę, która jak
Pan Jarmuszko powiedział, z czym ja się do końca nie godzę. Przepraszam. Osobę, załóżmy, wybitną, jeżeli chodzi o jasnowidzenie. Nie ma moje imię, słuchaj. Andrzej. Ale będzie pan szantażowany. Prawnie. Będzie przychodził do pana do domu starszy mężczyzna, tęgi, w dużym płaszczu, takim siwym, i będzie... Pan będzie miał przed nim pewne problemy. I co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Po prostu, tak brzydko powiem, z góry go osiusiać. Bo ten pan nie jest w stanie panu nic zrobić. Znaczy co, z góry go osiusiać? Dokładnie. I to za pierwszym razem. Bo już kiedyś pan mógł tak zrobić i pan tak nie zrobił. Z tym samym człowiekiem? W tej samej sprawie. Powinien pan go osiusiać. A jak się zakończą procesy moje? Sądowe? Procesy. Niech pan powie swoje imię. Andrzej. Niech pan zada pytanie. Jak się zakończą moje procesy sądowe? Niech pan powie swoje imię. Andrzej. Dziwna to rzecz. Dziwna to rzecz. Te procesy się jeszcze długo nie zakończą. To jest celowe, żeby pana w ryzach trzymać. One będą trwały maksymalnie długo, te procesy. Do wyborów zamkną mnie, czy nie? Będzie awantura przed wyborami. Na pewno. Może mieć to z tym związek. Jest to dziwne, bo po prostu pan jest uważany jak taka czarna owca na rynku politycznym. Owca czy czarny koń? No dla nich owca. Nie sądzę, żeby ich próżna pyszność miała pana za czarnego konia. A pan? Pan będzie miał oferowane coś. Na pewno. To będzie miało związek, może ja to źle określę, ale z planowaniem, z pieniędzmi, z planowaniem. Tak jak mówię, przez moment miałem wrażenie banku, ale to nie jest bank. Tylko może mieć wpływ na bank, na przykład, albo na banki. Tak. Tak, to jest na pierwsze odczucia, tak jak ja to mam wrażenie, tak. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz w czymś takim uczestniczę, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, bo pan sobie nawet nie zdaje sprawy, w ilu punktach, nie wiem, może to niewłaściwe określenie, pan utrafił jak gdyby w pewne rzeczy, które już się dzieją. Już ja je jak gdyby przeżywam pomału. Ale no, ja jestem zszokowany, nie będę się więcej wypowiadał. Niech pan poczeka. Jestem zszokowany. Niech pan powie imię swoje. Piotr. I żyć pan będzie 69 lat. Niewiarygodne. Nie pan bierze się. Nie pan zadać jeszcze raz pytanie. Który z tych? Tak, 100%. Ten. Ale niech pan posłucha. Niech pan posłucha. Jest tu człowiek. Jeszcze jeden. Tak. Na którego pan musi uważać. Który? Nie wiem, czy on ma jakiś głębszy związek z panem, czy nie, ale musi pan uważać. To wyraźnie ze zdjęcia wychodzi człowieka. A tym? Tak. Z tym człowiekiem jakikolwiek związek? Słabości jego jakieś? Tak. Czy
z tym czymś. Pan ma związek? Ma pan? Strzał dobry. Ale pan słucha. Znaczy, czy ten ktoś może mieć związek z pana partią? Oczywiście. To ten ktoś będzie próbował robić kiedyś rozłam w pana partii. Pan powinien tam i tu posprzątać. Albo do parteru przyłożyć. To znaczy, ja powiem tylko jeszcze jedno. Że tu bardziej trzeba byłoby do parteru, jak tu. To nie podskoczy, dopóki... A to podskoczy. To na pewno. Ale jeżeli tu pan zrobi do parteru, to szybko też ogon skuli i będzie w porządku. Tak, nie, tak. Pozytywność. Ni wrogiego. I... To jest prawdziwe. Z jej strony. Tak. Z jego strony. A tu, na tym środku? Roku czasu. Nie chciałeś w ogóle myśleć przez rok o żadnej kobiecie?